Witam gorąco na moim kanale i zapraszam na rzut okiem na taką gierkę Power Wash Simulator. Gra, że tak powiem, wyskoczyła jak, nie wiem, Filip z Konopi. W ogóle o niej nic nie słyszałem. Wlazłem dzisiaj na sklepik przed chwilą w sumie. Patrzę, że coś takiego wyszło. Dodatkowo w Game Passie, dodatkowo jeszcze wspiera nowe konsole, czy tam obecną generację, to kurde, to myślę jadę. Przynajmniej nagram rzut okiem, jak ta gra wygląda, co to w ogóle jest. Gram w ciemno oczywiście. Kurde, trochę przeraża, że silnik Unity. Trochę mam złe wspomnienia po tym silniku, ale nic. Nie skreślajmy tej gry. Szczególnie, że wydawcą tej gry jest Square Enix, kurde. Raczej porządna firma. Nie powinno być zatem lipy. Zobaczmy. Języka polskiego nie stwierdzono zapewne. Ciekawe, kiedy ruski wyleci, skoro Ruscy są tacy kochani. Tutaj zasadniczo chyba nie ma co zmieniać, ale skoro gra wspiera nowe konsole, to jakiś przydałby się wybór, nie wiem, że chce 4K czy coś. Muzykę, powiedzmy, nie słyszę w tej chwili, ale bym ściszył. Nigdy nie wiadomo. To chyba pod kątem kontroli, to iż tutaj nic nie ma ciekawego. Widzę, że tu zaawansowane multi jest. No ale powiedzmy, że gram solo. Kariera wyciszczana. Co to kuźwa jest? No jest bryka. Kurde, jaki ten. W sumie zawsze się zastanawiałem, da się jeszcze do ustawień wrócić. Jaki kąt widzenia się powinno ustawiać? Tu mamy 70. Wydaje mi się, że w niektórych grach jest 90. Tylko pytanie, jak to wygląda 90? Chyba straszne rybie oko się robi, czy jakoś tak to się nazywa? Aha, to może dajmy coś pośredniego. 76, dobra, niech będzie. Jak? Dobra, czyli RT i myjemy. LT zmieniamy, ok. Y-kiem co? Aha. Kurde, ciekawa te gry. Wymyślałem. Tylko żebym zaraz ten... farby nie znał tego. Rozumiem, że to w miarę wysycha, dlatego to tak kolor zmienia. O, to da się jeszcze z kucka jechać, kurde. Nie no, ciekawe te gry. Normalnie jakbym nie wiedział, to bym pomyślał, że to jakaś gra polskiego studia. Playway na przykład. Znaczy, wydana przez Playway. Ale jak widać, Square Enix też łapie się niektórych takich niszowych tytułów. A niszowych dlatego, że od razu w Game Passie wylądowało. Pokaż brud. Okej. Jak to się obracało? Można wziąć jeszcze większe. Aha, kapuje, czyli
Im większy, tym gorzej ten. Czyści jakby. Tryb celowania. Dobra. Co ja zrobiłem? Nie chcę tego trybu. Otwórz, zamknij. To wiem. Czyli tutaj też się coś ulepsza. Dobra, dajcie mi wyczyścić. Tu ogólnie ciężko coś myć i mówić, bo ja zasadniczo nie słyszę, co mówię. Proszę państwa. Że jakaś kałuża czy coś wody tutaj nie leci brudnej. Myślę, że taka gra też swoich fanów znajdzie. Co prawda nie kupiłbym jej. No, nie kupiłbym. Ale w Game Passie, kurde. Zresztą trzeba zobaczyć, co będzie dalej, nie? Piksela trzeba ten wyczyścić, czy jak? Oh my god. Dobra. Weź koleś się wyczyść. Może ja przesadzam. Z tym czyszczeniem. Może to już jest zaliczone. Ciekawe jak dach się myje. Lusterko. Nie no, na razie to nie mam wyczucia. Dobra, okno się umyło. Czy tam szyba, kurde, okno. Thank you.
umyj się, szybo, no. Okej. Harper Shawn. Na razie nieważne. Nie wiem, to już mi zaliczyło ten bok, czy ja? Tego boku chyba jeszcze nie zaliczyło, mi się wydaje. Chyba. Może tego wezmę. Rozumiem, że jeszcze drzwi. Dwa razy okno. My God, a zerówka to co to? O Jezu. Takie punktowe, super. Czyli jeszcze dach. To widziałem, że można chyba na tym krześle coś. O Jezu, jaki skok jest. Ja pierdziu. Dobra. Można jakiś napis zrobić. Dobra. Weźmy szerszy. To najszerszy taki sobie jest. Chyba ten zielony jest najlepszy. Znaczy taki wyśrodkowany w sumie. Uff, na szczęście nie trzeba co do piksela. I co teraz? Aha, otwórz tablet. Serio? To tak pokazuje jak ten? Jak czyściłem? Mega. Kurde, zabawna gra nawet, nie powiem. Może się w serię zamieni? Zobaczymy.
Jakiś widzę ten. Można mydło wybrać. A tu co mam zrobić? Cały ten podwórko? Nie no, powiem, że zabawne. Taki relaksujący trochę nawet. Ale tyle wody na to idzie, że ja pierdziu. I można sąsiada podlać, rozumiem. Dobra, co tu jeszcze brudnego? Dobra, jeden płotek zrobiony. Czyli te listewki też są oddzielne. Kurde. W sumie nie wiem, czy ktoś mi zaliczył, czy nie. Dopiero teraz, dobra. Dobra, gra. Zastanawiam się, czy to możesz nazwać grą. Chyba nie trzeba aż takie szpary. Nie wiem, tutaj chyba nic mi nie zaliczyło jeszcze. Czyli to było jakby traktowane jako całość. Dobra. No to kontynuujemy. Oki. Buda dla psa. My God. To jeszcze to czyszczę w tym odcinku i skończę, ale czuję, że z miłą chęcią będę powracał do tego tytułu, bo coś w nim jest takiego relaksującego. Okej, buda skończona. O, jeszcze miska. Dobra, z domem coś jeszcze trzeba zrobić? Chyba nie. Tam jeszcze płot został. Oh my god. To zacznę. Jak już tutaj, to idę. O, pojedyncze kamienie. Fajnie. W sumie to nawet lepiej, bo wiadomo, że jest jakiś progres. A jakby wziąć ten najszerszy? Chyba słabo.
Chociaż z kamieni spoko schodzi. Chyba. Czyli pewnie niektóre ten powierzchnie lepiej czymś takim szerszym strumieniem, a bardziej brudne jakimś węższym trzeba robić. Normalnie Amerykę odkryłem. Boże, ale długi ten murek akurat. Dobrze, czyli teraz to. O kuźwa, to jeszcze od spodu. Takie zabawne. Ha, dopiero teraz. No to tutaj nie wiem, jak miałbym to zaliczyć. No dobra. Czyli domyślam się, że ścianę trzeba wziąć najwęższym. A czemu kolega mi nie zaliczył? Ciekawe, dobra. Weźmy żółty może. Dobra, żółty starczy. Żółty, żeby żółte plamy. Dobra. Zastanawiam się, czy ten murek mi zaliczył. Spoczko. Teraz to. Jakoś za specjalnie widzę, że nie trzeba się przykładać. To za moment. Idę na górę z powrotem chyba. Ciekawe, ile musi być procent oczyszczone, żeby zaliczył. No nie mówię, że każde koło oddzielnie trzeba. Nie, dobra. Czyste, czyste. Co nam tu zostało? Cholera nam zostało. Ale czemu to się jeszcze świeci? Może ta woda dla psa jednak jeszcze nie jest okej? Chyba jest. Się przekonamy niedługo. Wezmę kosiareczkę.
Widzę, że kosiarę trzeba jeszcze bardziej tak. Myślałem, że podejdę do kosiary, sobie walnę najszerszym strumieniem i będzie spoko, a tu... A tu lipa. Nie no, sorry no. Może no. Jednak tak. Dobra, zaliczone. Ej, dobra, to się rzeczy fajnie by było to zrobić. Dobra, nie da się czegoś kupić? Ulepszyć? Czy jakoś tak? Panie kochany. Ulepszenie, coś tego. Ej. No, chyba nic się nie da kupić, jak na razie. Zaraz, to jest jakiś sklep. Nowe itemy. To pewnie jednorazowe jest, coś tak czuję. To jest dopiero fachowe modyfikacje. To chyba tylko wygląd, mi się wydaje. Nie wiem, co, ale że mnie stać, to sobie kupię. Co mi tam? Zobaczmy, jak te rzeczy do drewna na przykład. Dobra, z kamienia. Niech będzie, zobaczmy, o co tu chodzi. Jak to się by wybierało na przykład? Turbo, a to co? Mydło jakieś? Co to daje? Może to jednak nie do tego jeszcze? A to? A, takie kręcące się. To mi za dużo nie pomogło. Chciałbym, kurde, jakieś mydełko, coś tego, nie? O, tu coś dają. I co to da? Czy to coś ulepsza mi? Może. W sumie to ciężko wyczaić, czy tą ścianę mi zaliczy jako pojedynczą, czy jak całość wyczyszczę, to dopiero mi zaskoczy te zajadki normalnie. To to spoko. Chyba. Dobra. No to muszę przyznać, że to jak już się robi upierdliwe trochę. Męczące troszkę. No i elegancko. Zaliczyło. No
nawet chyba się za bardzo starałem. Dobra, teraz trzeba by wejść na górę. Jakoś. Serio, muszę iść po ten. Czy się z tego odbije na przykład? Dobra. No zaliczaj, człowieku. Dziękuję. Muszę przyznać, że już było upierdliwa troszkę. Kurde, dobra, idę. Zrelaksuję się tu na górze chyba. Okej. No teraz trochę szybciej idzie. Tylko tak trochę bardziej przymykam oko na dokładność, bo widzę, że procentowo to nie trzeba jakoś tak za specjalnie. Tak chyba 90% i jest okej. Coś tego słupka mi nie chce zaliczyć. Może liczę jako cały płotek. Wygląda, jakby przerywało coś. Przypuszczam, że to trzeba jeszcze z drugiej strony przewalić. Tak, dosyć wyrozumiała ta gra jest. Gdzie nie gdzie. Tak, to już trzeba coś mocniejszego wziąć. My God. Muszę przyznać, że trochę niedobrze mi się robi. Już, nie wiem, na wymioty mi się zbiera. Nie wiem dlaczego. Czy ta gra to powoduje? Dobra, nie dam rady tego skończyć, no serio. Nie wiem, czy to od tego dźwięku, czy coś, ale po prostu żygać mi się chce. Także, dobra rekomendacja tej gry. Nie graj, jeżeli chcesz, nie chcesz się pożygać. Na mnie to dziwnie wpływa. Bo tak jak mówię, gry bym raczej nie kupił. Nie no, 100% bym nie kupił. A że w Game Passie jest, to może to trzeba po prostu na jakąś przysiadówkę na pół godzinki się zrelaksować, ale tu jak na razie... Van był może jakiś relaksujący, ale czyszczenie tego ogródka nie jest dla mnie relaksujące i tak jak mówię, to trzeba by się w głowie kręcić i ten na wymioty mi się zaczęło zbierać. Tak więc nie wiem, czy będę tą grę kontynuował. Jak się komuś podoba ten patent, no to polecam, ale raczej tylko z Game Passem to sobie ograć. W każdym razie dzięki za obejrzenie tego rzutu okiem i zapraszam na coś innego na moim kanale. Hej.